Dzisiaj, czyli w niedzielę, wracamy pod szyb prezydent i tutaj to jest ten najbardziej kolorowy dzień święta naszego miasta, czyli Festiwal Kolorów, któremu myślę, że nie trzeba przedstawiać nikomu, bo się cieszy dużą popularnością. To jest impreza masowa. Przychodzą ludzie w każdym wieku, od najmłodszych do najstarszych. Głównym elementem naszego wydarzenia są cogodzinne wyrzuty kolorów, kiedy to uczestnicy zbierają się faktycznie w jednym miejscu pod sceną. Odliczamy od 10 do 1. I na jeden wszyscy swój kolor wyrzucają nad siebie i to tworzy taką kolorową chmurę, która opada i koloruje. Na jednolitych ubraniach białym czy czarnym faktycznie te kolory wyglądają najlepiej, ale tak naprawdę ubieramy się tak, jak jest nam wygodnie, jak lubimy na co dzień. Nie musimy się bać, czy to są nowe, czy starsze ubrania, ponieważ nasze kolory są spiralne. Skład kolorów Holi to jest talk, mąka kukurydziana i barwnik nietoksyczny. One są absolutnie nie wpływające źle na naturę. Przy wiaterku, deszczu one po prostu się ulatniają. Więc nie ma obaw o zdrowotne kwestie, ani o naturę. To jest nasz pierwszy raz na Festiwalu Kolorów. Postanowiłam wziąć córkę, bo teraz jesteśmy na etapie jednorożców tęcz brokatu, więc mówię, no to wspaniała okazja. Podobało się? Super było? Bardzo? Kolorowo? Tęczowo? Czyli super, tak? No to ekstra. Wcześniej byłam wiele lat temu w Krakowie. Troszeczkę podobna impreza też, wyrzuty kolorowych pyłów, ale w większej skali po prostu, prawda? Ale tu i też, no, pierwszy raz jestem, na pewno też jest ciekawie. Myślę, że kolory są takim symbolem, barwa w ogóle jest symbolem nastroju, a tym bardziej wiosennym takim nastroju, a w kolejku już jest lato, prawda? To jest taka radość, takie wytchnienie, odpoczynek. Związane to wszystko też z wakacjami, prawda? I to nas cieszy.